Cześć, mam na imię Ania, a oto moi rodzice. Dla nich, jak dla większości Polaków, rodzina jest najważniejsza. Uczą nas życia, poszanowania tradycji, pracowitości i miłości do drugiego człowieka. Mimo że pracują, angażują się też w różne społeczne inicjatywy. Dlatego nie może zabraknąć nas na Marszu dla Życia i Rodziny. Moi rodzice i ja bardzo lubimy ten mały kawałek świata, w którym żyjemy. Dlatego zawsze powtarzają mi, że samorząd powinien być przyjazny rodzinie i trzeba angażować się w życie lokalnej wspólnoty. Jesteśmy rodziną obywatelską. Marsz dla Życia i Rodziny. Jechałem samochodem przez jakiś tam Ostrowiec Świętokrzyski czy podobne miasto w niedzielę przed południem i zobaczyłem, jak ludzie idą do kościoła. Widok oczywisty, od lat znamy ten. W najbliższą niedzielę też będą ludzie szli do kościoła. Tylko ja sobie myślałem, że idą ci ludzie w tym Ostrowiu Świętokrzyskim, idą w Mrągowie, w Zielonej Górze, w Policach, na wsi pod Warszawą, w Krakowie. W całej Polsce idzie kilka milionów ludzi do kościoła. Która organizacja może coś takiego, która partia, który związek działkowiczów może coś sobie takiego, a oni jeszcze przychodzą ludzie i słuchają. A potem, kiedy czytamy statystyki na temat dzietności polskiego kościoła, to jesteśmy na 209 miejscu na 216 państw na świecie. Totalna katastrofa. Ktoś powiedział krótko, powymieramy jak dinozaury. Dlaczego tak jest, że mamy tyle radiostacji katolickich, tyle gazet katolickich, tyle właśnie nabożeństw, a w życiu jesteśmy słabi? To bije się w piersi też swoje kapłańskie. Nie chcę tutaj tylko wyciągać jakichś kłopotliwych pytań rodzinom. Dlaczego tak jest? Bo my nie jesteśmy u siebie, wiecie? My nie jesteśmy u siebie. Powrót do samego siebie jest bardzo ważnym zadaniem. My jesteśmy tak, jak gadają na Kościół, to gadamy na Kościół. Jak bronią Kościoła, to ja bronię Kościoła. W Potopie Sienkiewicza jest piękna scena, przepiękna scena. Jak Kmicic się zorientował, że go Radziwiłłowie w konia robią. I mówi, idziemy do króla. A Kiemlicz mówi, do którego króla? Kiemliczowi było obojętne, czy pójdą do szwedzkiego, czy pójdą do polskiego. Tak samo wielu ludzi jest katolikami w kościele, antyklerykałami gdzieś w pracy. To jest pomieszanie z poplątaniem. Być wszędzie jednym człowiekiem sobą. Być wszędzie sobą. Jeśli jestem katolikiem, to katolikiem jestem sobą. Ja opowiem Państwu, przyszedł do mnie jakiś taki chłopak, który mówi, proszę księdza, ja potrafię właśnie matce powiedzieć, odczep się, ja mam swoje życie, dorosły już jestem, nie wtrącę się w moje sprawy. Potem idę do swojej dziewczyny, kładę jej głowę na kolanach i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę na piwo z kumplami i mówię, że ja się w Polsce duszę, ja muszę zrobić tu wielki biznes. A potem przychodzę do księdza, do konfesjonału i boję się, czy mnie ksiądz rozgrzeszy. A mówię, który ty jesteś prawdziwy? To co ksiądz sobie życzy? Ja już nie wiem, który. Kochani, dla nas księży to jest też pytanie, czy jestem księdzem tylko dla ludzi w parafii, czy jestem księdzem dla moich kolegów z piaskownicy, czy jestem księdzem dla mojej rodziny. Ja jeździłem zaraz po święceniach do sióstr zakonnych franciszkanek koło Łabuń i siostry zawsze prosiły, żeby jakieś krótkie kazanie rano powiedzieć na mszy. No to ja byłem po święceniach pełen gorliwości i mówiłem, że trzeba być chrześcijaninem, że nie wyraża oko wydłubać, rękę obciąć, trzeba być radykalnym. I w pewne wakacje pojechałem z moją mamą i zaczynam kazanie, że trzeba być chrześcijaninem, że trzeba być radykalnym. Patrzę, w pierwszym rzędzie moja mama siedzi. Spojrzałem i mówię, miłosierdzie Boże wzywa nas do darowania win naszym najbliższym. Kim ty jesteś? Rozmawiałeś kiedyś z mężem o Chrystusie? Rozmawiałeś o modlitwie? Rozmawiałem o samochodach, o ciuchach, o wypożyczeniu czegoś tam, o kupnie telewizora. Bardzo się czujemy niepewnie, wiecie, bo właśnie do tego zmierzam, że nie jesteśmy u siebie. Jak człowiek nie jest u siebie, to się czuje niepewnie. Ja pół godziny temu tu jeździłem samochodem po Placu Wolności i tylko patrzyłem, jak komuś wjadę w bagażnik. Bo nie znam Kutna, w ogóle GPS mnie prowadził jak głupi. W Warszawie u siebie, to ja znam, gdzie jest linia przerwana, gdzie są światła, ja się czuję dobrze. Zdarzyło się nam, kochani, pojechać na jakieś wesele czy na pogrzeb do rodziny i nocowaliśmy w obcym domu. Matko Najświętsza, w nocy się wstaje, wiadomo po co. Gdzie to światło się zapala? Ten ręcznik to mój? Ta terma to tak działa? Zaraz w powietrze wylecimy wszyscy. A wracało się do domu, mój jasieczek, mój kubek do kawy, moje buty, to wszystko jest moje. Proszę Państwa, zmierzam do tego, jak nie jesteś u siebie, jesteś słaby. Jak wrócisz do siebie, stajesz się silny.
Jak jesteś pewny siebie, my się właśnie często wchodzimy i zaczynamy orientować, do którego króla mam iść. Jaką tu opcję przyjąć? Co mówić? Będą krytykować tam parlament, to ja też będę krytykował, będą chwalić, to ja też będę chwalił. Zachować swój kręgosłup. Jak człowiek jest sobą, jest bardzo silny. Opowiadano mi o pewnej pani gospodyni na plebanii pracującej. Księża zaprosili, księdza biskupa, żeby go obwieść po cudach natury okolicznych lasów. I powiedzieli, że wrócą o 14 na obiad. Ale się spóźnili, potem proboszcz jeszcze pokazywał, jaką ma blachę na dachu. I przyszli na obiad godzinę później, od 15. I biskup bierze łyżkę zupy i mówi: oj, pani gospodyni, coś ta zupa chłodna. A ona mówi: trzeba dłużej gadać. Trzeba dłużej gadać. Proszę przeprosić, to ja go odgrzeję. A księża pod stołem: brawo, brawo. Jak jestem sobą, to ja się niczego nie boję. Ja nie mam nic do stracenia. Może opowiadałem wtedy, jak byłem o studentce, która biskupa Zawitkowskiego nie chciała nam wpuścić do studentów, bo był szlaban i zakaz ruchu samochodów. Samochody nie mogą jeździć po wiosce, gdzie jest pielgrzymka. Biskup przyjechał 5 rano, mówi: dziewczynko, wpuść mnie. Nie mogę. Dopiero zrywali księdza Bartołda, rektora pielgrzymki, przewodnika głównego, żeby go wpuścił. I biskup po mszy świętej mówi: tu na zgromadzeniu jest dziewczyna, która nie chciała mnie rano wpuścić na mszę. Niech wstanie. 5000 ludzi. Która to? Która to? Która to? A biskup mówi: ona już wstała. Ja bym ją zrobił. Ja bym ją zrobił. Ja bym ją zrobił ministrem spraw wewnętrznych. Ona by od własnej matki łapówki nie przyjęła. Ona by własnego ojca do więzienia wsadziła, jakby trzeba go było ukarać. Bo ona jest sobą, bo ona się nie boi. My kochani, dość często w dzieciństwie zaczynamy różne gry, żeby się ludziom przypodobać. Uczymy się tego. To się bierze, już nie będę tego tematu rozwijał, dzieciństwa, ale to się bierze z tego, że świat nam często szybko zakomunikował. Jesteś gruby, jesteś brzydki, twój ojciec jest pijak. Pamiętacie, panowie, nie potrafiliśmy przeskoczyć przez skrzynię, ścikaliśmy się na koloniach gdzieś i to była hańba. I wszyscy się z ciebie śmieli. To ty sobie powiedziałeś: to ja będę taki, że się nie będą ze mnie śmieli. Będę miał same piątki, będę twardy, albo będę miał dużo pieniędzy, żeby tylko za coś mnie ludzie kochali. Za coś mnie ludzie, żeby kochali. I tak się buduje tak zwane fałszywe ja. A Chrystus przyszedł, żeby to fałszywe ja rozbić. Piotr miał fałszywe ja, Szaweł miał fałszywe ja. Oni nie byli sobą, oni cały czas grali. Dopiero Piotr, na dziedzińcu Piotr się rozkłapał do głębi serca, jest napisane: gorzko zapłakał. Po raz pierwszy od lat spotkał się sam ze sobą, jaki on jest naprawdę. Szaweł tylko wydawał rozkazy: zabić, do więzienia, zamordować, do więzienia. I nagle fik, Szaweł leży na ziemi, czego za rączki prowadzić, jeść mu dawać i pupcie mu podcierać, bo nie miał w ogóle na nic siły. Skompromitowany. Wiecie, jak trudno jest pozbyć się fałszywego ja? I jak jest boli, jak Pan Bóg nam je zdejmuje? Kiedyś jeden z księży profesorów w Warszawie, taki dość znany, ostry, bardzo wymagający, pochorował się na jelita. Poszedł do lekarza. Lekarz mówi: proszę księdza, trzeba zrobić badanie jelit. Wie, jak się ksiądz robi? No, proszę 3 dni postu, potem jakaś lewatywka i proszę się zgłosić. I on mówi: ja na gusieńki, jak mnie Pan Bóg stworzył, leżę na tym stole. Przepraszam Państwa, on mówił, wsadzili mi wiadomo co gdzie i przez kamerkę zaczęli oglądać moje jelita. I lekarz mówi: panie doktorze, panie księże profesorze, czy ksiądz się zgodzi, żeby to studenci obejrzeli, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. I studenci przychodzili, zaglądali w moje jelita i mówili: ale jazz. A ja się robiłem taki. A ja się robiłem taki. Żadne rekolekcje, żadne ćwiczenia duchowe nie dały mi tyle, co te badania jelit. Ja zrozumiałem, kim jestem. Jestem pyłem i prochem. Poszedłem, jak Państwu opowiadam, jak ze mnie Pan Bóg zakładał, zdejmował tego fałszywe ja, chociaż ja sobie tam potem je ciągle zakładałem. Poprosiły mnie siostry franciszkanki, służebnice krzyża, żebym przyszedł do dzieci z niewidomych i dzieci z zespołem Downa na choinkę, na kolędę, bo trochę grałem na gitarze. Poszedłem do tych dzieci i się ich przestraszyłem strasznie. Krzyczą, biegają. To wasze dzieci to są aniołki. Krzyczą, przewracają się, bo są niewidome, ale się chcą wyściskać, popychać. No. A ja z gitarą. I mówią: niech ksiądz coś zagra. A ja mówię: chwileczkę, stroję instrument. Przysiędza, ksiądz gra coś tam w śródnocnej ciszy. Momencik, jeszcze mi nie stroi.
Proszę księdza, byle co, tam byle głośno. I podszedł taki muminek do mnie, przechylił głowę, skośne oczy miał i powiedział, ty wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, to ja walnę. I ze mnie powietrze od razu zeszło. Tak Pan Bóg zdejmuje z nas te wszystkie fałszywe, żebyśmy się przestali bać. A może się wyda, kim ja jestem? Proszę Państwa, ile ludzi nie lubi, jak się na nich patrzy i coś tam podsłuchuje. Ziemkiewicz napisał w jednym z felietonów, że na zachodzie Europy, jak się obcy człowiek patrzy na obcego człowieka w autobusie, to ludzie rozumują tak. On się na mnie patrzy, ale ja go nie pamiętam. Może myśmy się gdzieś spotkali. Na wszelki wypadek się uśmiechniemy. No i uśmiechają się ludzie do siebie. Spróbujcie w autobusie relacji Grujec-Sochaczew intensywnie patrzeć się na miejscowego, co siedzi naprzeciwko. Usłyszę zaraz, co się gapisz? Chcesz mordę? Proszę Państwa, policja mówi, jak cię zaczepią w parku i chcą zegarek, oddaj im zegarek i nie patrz im w oczy. Nie patrz im w oczy, bo cię pobiją. Bo przez oczy zagląda się do duszy. Mama mówiła zawsze, chodź tu, pokaż oczy. Byłeś w szkole? A właśnie niektórzy nie lubią, jak się ich kameruje. Na weselu idzie pan z kamerą, a niektóre panie, proszę mnie nie nagrywać. Ja mówię, proszę pani, ma pani super fryzurę, ma pani super ciuch, na wesele się idzie na odstawionym. Dlaczego się pani boi? Albo mnie nagrają i będą mnie oglądać, jak mnie nie będzie. I będą mnie komentować. A ja to lubię, jak ktoś mnie komentuje, ja tu jestem, to ja pilnuję tego komentarza. Proszę Państwa, wielu ludzi totalnie zapomniało już, jacy oni są naprawdę. Kiedyś w dziekanacie języka polskiego, na polonistyce w Warszawie, student przyniósł podanie do dziekana. Panie dziekanie, proszę się zgodzić na to i na to. A dziekan bierze, mówi, panie Krysiu, do sekretarki, ja się na to zgadzam, czy ja się na to nie zgadzam? Mi się to podoba, czy mi się to nie podoba? Mówili, że parę lat temu każdy poseł lewicy rano bieg, kupował gazetę wyborczą, czytał, żeby wiedzieć, co mu ma mówić, co mu się podoba, co mu się nie podoba. Gazeta była po prostu ściągawką do wystąpień politycznych. Więc jesteśmy tacy właśnie oddaleni od siebie. Amerykanie policzyli, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę. Ja mówię, ja tam 18. To chyba w tygodniu 18 razy i też nie. Ale jak sobie tak policzymy, dzisiaj rano szła pani do pracy, dyrektor idzie. O, pan dyrektor, jak się cieszę. Raz. Koleżanka pyta, jak tam ci się podobała jest moja sukienka? Bosko w niej wyglądasz. Dwa, paskudztwo. Jak tam z mężem na weekendzie było majowym? Super, spacerowaliśmy sobie, pływaliśmy sobie. Trzy, kłóciliśmy się od rana do wieczora. On chciał seksu, ja nie chciałam. Może się 18 nasłuchać. Dlatego Jezus powiedział, stańcie się jak dzieci. Wy wiecie o tym, jak chodzicie nieraz na mszę dla dzieci, jak rodzice drżą, co dzieciak palnie przy ołtarzu? Ksiądz zapytał, jak ma... Tatuś mówi do mamusi. Pulchna, zrób herbatę. Wszyscy, która to? Które to dziecko? Które to dziecko? Ale dzieci też się uczą gry. One się uczą gry. Popatrzcie, nieraz my, księża, z dziećmi robimy totalną grę. Kochacie Pana Jezusa? Tak. A chcecie być tu w kościele u Pana Jezusa? Tak. A tylko patrzą na zegarek, kiedy się stąd zerwać. A w domu awantura, bo nie chciał być do kościoła. I będziecie zawsze kochać Pana Jezusa? Tak. To jest cyrk na kółkach. Uczymy ich kłamać w kościele. Ale Jezus mówi, bądźcie takimi dziećmi, prawdziwymi dziećmi. Takimi, które jak chcą o drugiej w nocy wrzeszczeć, to wrzeszczą. Jak chcą babcię pociągnąć za ucho, to ciągną. Tata z mamą mówi, nic jeszcze nie ciągnij babci za ucho, bo jeszcze testamentu nie napisała. Kochana babci, mamusiu, że tak mamusia z nami spędza te święta, się cieszymy. Wiecie, jak będzie wyglądał sąd ostateczny? Puszczą nam film z naszego życia, wszystko będzie lecieć, tak jak ja tu do was mówię, a tu będą napisy, co ja naprawdę myślę. Witam was serdecznie w Kutnie. O Jezu, jak się nie chce do nich gadać. Cieszę się, że państwo przyszliście. Powiem im byle co i spadam. Będziemy, ksiądz, już będę przechodził powoli w rodzinę. Ksiądz, ojciec Augustyn powiedział, narzeczeństwo jest to jedno wielkie kłamstwo. Nie wiem, czy się państwo, którzy braliście ślub, z tym zgodzili. Może on to powiedział prowokująco, ale jak przychodzi kobieta do duszpasterstwa i mówi, pan Polikowski siedział na dyżurze, panie Jacku, mój mąż jest potworem, potworem. Bo to mówi, to po co pani za takiego wyszła? Ale on taki nie był. No to stał się przy pani.
i następuje taka kłopotliwa cisza. Następuje taka kłopotliwa cisza, jak u Szreka. Być sobą, w sensie bardzo pozytywnym. No, różne są z tymi dziećmi, to są eksperymenty. Kiedyś jeden dzieciak w czasie mszy świętej zaczął sobie fikołki robić tutaj. Tata stoi z boku, mówi, bądź grzeczny, po wodzie pójdę. Ale on tu widzi, że ksiądz jest Pan Jezus, to mu się nic nie stanie. Śpiewa sobie, chodzi. Ojciec się wkurzył, poszedł po niego, złapał go za rękę i główną nawą go prowadzi. On się ojcu opiera, ale nie ma szans. Ojciec go ciągnie, odwraca się jeszcze i mówi, ludzie, módlcie się za mnie. Proszę Państwa, ja jestem prawie pewny, że w kościele jest jakiś mężczyzna czy kobieta, który miałby ochotę wstać i powiedzieć, ludzie, pomódlcie się za mnie, bo mi się małżeństwo sypie, bo mam nowotwór, bo z synem już nie rozmawiałem od lat. Ale kiedy podejdziemy i zapytamy, co u Pana słychać, co on powie? Jakoś leci, proszę księdza. Każdy ciągnie swój wózek, jakoś tam bida, a tu się wyć chce, wyć po prostu z bólu. Tylko my to retuszujemy. Jeśli chcesz być dobrym ojcem i dobrą matką, musisz właśnie być u siebie, u siebie. Musisz być świadkiem prawowiernym. Kiedyś jeden z księży bardzo ciekawie zauważył, że w polskim języku słowo wyrzec się ma dwa znaczenia. Ja się przed Państwem od 15 minut wyrzekam, wypowiadam, prezentuję moje gesty, moje mówienie, moje tonacja głosu. Mówię do Was całym ciałem. Ale wyrzec się, to jest też wyrzec się czekoladek, wyrzec się tam jakiejś miłości grzesznej. I teraz, żeby się wyrzec, żebym ja był księdzem, sobą przed Wami, to ja się musiałem wyrzec żony, dzieci, rodziny, tego się wyrzec. Gdybym Państwu powiedział, przepraszam, muszę kończyć, bo żona w samochodzie czeka, to się powiedzieć, co za ksiądz? To on ma i żonę? To kim on jest? Mężo księdzem, czy księdzo mężem? Nie. Nieraz kobiety, trudno jest im zrozumieć, biorą 10-letniego chłopca na kolana i mówią, musisz już być dorosły, musisz już być dorosły. Jak ma być dorosły, to nie bierz go na kolana. Nieraz jest takie zjawisko, że jakaś pani, która jest 10 lat po ślubie, znudziła się trochę małżeństwo, a zaciekawiła się życiem zakonnym i zaprzyjaźnia się z jakąś siostrą. I ta siostra opowiada, jest jak w klasztorze, a ona opowiada, jak jest z mężem. I tak sobie opowiadają. I jedna robi się taką pół siostrą i świecką, a druga robi się pół świecką i siostrą. I ten mąż jest biedny, bo przychodzi w nocy do żony, wiadomo po co, a tu świece się palą, ikony poustawiane i żona mówi, odmówimy różaniec, tajemnice bolesne. Nie, proszę Pani, żadnych różańców po nocach, żadnych ikon. Mąż, łóżko, wspólnota stołu, dzieci, praca, wypoczynek. To jest wasze powołanie. Jeden facet napisał, ja zdradzałem żonę z pracą. Tyle miałem pracy, że nie miałem czasu dla żony. A żona zdradzała mnie z kościołem. Ona bez przerwy, jak się miał jednego księdza, to drugiego. U jednego myła okna, u drugiego pisała modlitwę powszechną, trzeciemu gotowała obiad, z czwartym to nie, do domu. Być sobą. Ja jestem świecki, jestem księdzem, Państwo jesteście świeckimi ludźmi i wiemy, co do kogo należy. I tak chodzi też o rodzinę. Proszę Państwa, jeśli chodzi o rodzinę, to ja nie jestem w rodzinie, ale proszę mi wierzyć, nie przez kokieterię to do Was mówię. Rodzina to jest trudny kawałek chleba. My księża, jak się coś nie układa, to nas biskup przeniesie. Jak się znowu nie będzie układać, to nas jeszcze gdzieś przeniesie. Was się tak łatwo nie przeniesie. Macie dom, macie mieszkanie i koniec. Jeszcze 20-30 lat pod jednym dachem. To jest trudne. Wychowanie dzieci dzień i noc. Ile pani przy dziecku spędziło całe noce do świtu. Ktoś powiedział, że małżeństwo to jest coś takiego, jakby wściekłego kota i wściekłego psa wrzucić do łodzi podwodnej, zamknąć za nimi drzwi, puścić ich w rejs dookoła świata i dzwonić co tydzień, co u was słychać. Proszę Państwa, szczęśliwe i dobre małżeństwo to jest dowód na istnienie Pana Boga. Bez Boga to jest niemożliwe po prostu. To jest dzień w dzień, 24 godziny na dobę ze sobą, to jest niemożliwe. Trzeba mieć potworną siłę. Małżonkowie dochodzą do nieprawdopodobnych osiągnięć, jeśli chodzi o zjednoczenie i zrozumienie. Byłem u takich państwa i pijemy herbatę i mąż mówi, opowiem księdzu kawał. A żona mówi, nie mów. A on mówi, ale nie ten.
Oni się już rozumieli bez słów. Rozumieli się bez słów. Proszę Państwa, przykład a propos dzisiejszych Mistrzostw Świata. Jakie to potrafi być piękne. Potrafi być i straszne, bo przecież... Ale potrafi być piękne. Miał być jakiś mecz. Facet się cieszył, stary koń, z dzieckiem, z synem czy z dwoma synami. Będzie mecz, chłopaki, w środę mecz, Real, Barcelonka, w środę. Nastawiali się już, szachliki sobie dzieci, chłopaki powiązały. Mecz, zaczyna się mecz, piękny mecz, i zaczął deszcz padać. A oni mieli nieszczelny konwerter i talerz satelitarny. I w pewnym momencie mecz, nie ma meczu. Kurczę, o rany, meczu nie ma. No tata, napraw coś, on tam na balkonie coś tam robi z tym talerzem, nic. Usiedli tacy zmartwieni, a tu nagle mecz. Brzut. On patrzy, a na balkonie żona stoi w płaszczu ordalionowym, parasolkę trzyma nad talerzem, a nad konwerterem grzeje suszarką do włosów. 45 minut i 45 minut tak stała. On ją ucałował w ręce i powiedział: za to, co zrobiłaś, będę cię naprawdę kochał do końca życia. Za to, co zrobiłaś. Stała jak pośmiewisko na tym balkonie przecież. Ale chciała, żeby sobie chłopaki z tatą mecz obejrzeli. Więc to wymaga to nieprawdopodobnej siły, wytrwałości i mocy. I trzeba być sobą. Teraz, kochani, gdzie nie otworzycie Mądre Gazety, mówię to ze złośliwością, Mądre Gazety, przeczytacie, że każdy człowiek może sobie wybrać płeć. Jest mężczyzna czy kobieta, może w parzystym tygodniu ty będziesz mężczyzna, w nieparzysty ja będę mężczyzna, no, możemy sobie jakoś ustalić to. Proszę Państwa, ja mam parę takich dowodów na istnienie, że to jest bzdura, że mnie nikt nie przekona, chociaż nie są to dowody naukowe. Dowód pierwszy, wystarczy, że powiem jeden. Ja nigdy nie zapomnę z dzieciństwa, jak moja mama gdzieś wyjeżdżała, czy do szpitala szła nieraz na parę dni, czy wyjeżdżała gdzieś tam do rodziny, a ja zostawałem z ojcem. I ojciec mnie kąpał. Jego paluchy rozsadzały mi mózg. On był twardy, jak ścierny papier. Pachniał papierochami tanimi. Jak nie wycierał, to zdzierał ze mnie skórę. A potem niósł mnie do łóżka i śpiewał mi kołysanki. Śpi, syneczku, śpi. Ja dostawałem nerwowych trików od tych kołysanek. Przyjeżdżała mama. Mama była miękka, mama pachniała, mama była kochana. Tak łóżka wymyła, że nie wiadomo było, kiedy w ogóle są już łóżka umyte. A kołderkę tak pod nóżki ładnie tkoda. Oś się spać chciało. I nikt mi nie powie, że to jest to samo. Mój ojciec mógłby przechodzić 100 kursów mycia dzieci i nigdy by tak nie umył. Dlatego jesteśmy różne światy. Pan Polikowski, będę się do niego odwoływał, powiedział krótko. Każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety fizycznie. Oczywiście różnica temperamentów. Ktoś może być chory. Wtedy ślub jest nieważny. Natomiast psychicznie żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety. To są w ogóle tak dwa różne światy, że Pan Jezus wymyśląc małżeństwo po prostu popełnił jakiś wielki dowcip dla nas ludzi. To są dwa różne światy. Kiedyś jedna pani powiedziała mężowi: idę do sklepu i wezmę samochód. Wsiadła do samochodu, przyjechała kilometr i samochód zgasł. Wraca do domu, a mąż z sąsiadką, przytulanko. Rozryczała się. Następnego dnia pisze do gazety list. Co ja mam zrobić? Opisała całą sytuację. Facet pracował w tej rubryce rady dla kobiet i odpisuje. Cóż się stało? Proszę pani, może pierw pani sprawdzi instalację elektryczną w samochodzie? I czy jest naładowany akumulator? No, dla facetów to jest najważniejsze. Patrzą na to samo. Proszę Państwa, ja nie jestem naukowcem, to są tylko moje obserwacje. Byłem na przyjęciu, takie zwykłe polskie imieniny. Na stole ogóreczki, sałatka warzywna, wędlinka, chlebek, Coca-Cola, karafeczka z wódką. I w pewnym momencie w czasie przyjęcia stół się złożył, te kołki puściły. I wszystko leci tam w dół. I panie, za salatereczki, za pomidorki, a ręce wszystkich mężczyzn spotkały się na... Niby wszyscy się patrzą sobie w oczy, niby wszyscy... A kątem oka, jeszcze cztery kolejeczki będą. Jeszcze cztery kolejeczki będą. Jesteśmy różni, widzimy zupełnie inne rzeczy, słyszymy inne rzeczy. Dziecko płacze, matka mówi, boli ją brzuszek. Mąż mówi, skąd ty wiesz? A może ją boli ząb? Nie, jak ząb, to inaczej płacze. Brzuszek boli. Jak w sypialni dzieci jest cicho, to facet mówi, nareszcie jest cicho, jaki spokój. A matka mówi, tam się coś dzieje. Tam jest za cicho. Już ty to za cicho, za cicho. Za cicho jest. Idzie, a tam już podpalanie firanki trwa.
Więc dlatego, proszę Państwa, musimy się uczyć siebie. My się księża też uczymy kobiet. Nie wiem, jak tu siostry Skutna, ale ja w Warszawie, jak mi jedna siostra powiedziała, proszę księdza, tak się dzisiaj zmęczyłam na katechezie, że żeby sobie odpocząć, to upiekę szarlotkę. To ja mówię, coś jest ze mną nie tak. Jak to upiece szarlotkę? Panowie, wypoczywa się na jeden sposób, walnąć się na wyro. Prawda? To jest jedyny sposób wypoczywania. A kobiety pieką szarlotkę. Wrócić do siebie i poznać się. Ja będę uogólniał i dziś, i jutro, że kobiety to, mężczyźni to. I wiele z was chętnie by podniósł stronę przysiędza, a ja znam zupełnie inną sytuację. Odwrotnie, to właśnie facet tam coś tego, a kobieta tego. Jasne, proszę państwa, Agata Wróbel i Małysz to nie są reprezentacyjne postawy fizyczne mężczyzny i kobiety. Na świecie jest 8 miliardów ludzi, ale jednak cechy główne no, istnieją. Kiedyś pewna pani opowiadała mi, że była z mężem w teatrze, w kinie. Światła się zapaliły, film się skończył, wszyscy wychodzą, a jej mąż coś pod siedzeniami tam. Ona mówi, czego tam szukasz? A rękawiczki mi upadły. Jakie rękawiczki? Co on radzi? Patrzę, a on płacze. Jest, jak płacze. Nie może się pohamować. Tak go ten film wzruszył, jakaś komedia. Mówi, dobrze, to szukaj tych rękawiczek, jak wszyscy wyjdą, to i my wyjdziemy. Czytałem kiedyś bardzo ciekawy wywiad z detektywem, który szuka niewiernych żon i niewiernych mężów i dowodów na niewierność. To mówił ciekawą rzecz. Ja ksiądz to potwierdzę. Jak przychodzi facet i mówi do tego detektywa, panie detektywie, moja żona mnie zdradza. Niech pan ich znajdzie, kto to jest i gdzie to robią. Jak przychodzi kobieta, to mówi, ty, znajdź ich i dzwoń do mnie szybko. On dzwoni i mówi, wiem, gdzie pani żona, pana żona spotyka się z kochankiem. Adres. Wsiada w taksówkę, dzwoni, mąż otwiera. Boże, żona. I jest od razu tak. Pamiętajcie, panowie, w sercu zdradzonej kobiety więcej nienawiści niż w piekle. Nie ryzykować. Nie tylko z tego powodu, ale z tego też. Kobieta rozjeżdża walcem. Mężczyzna to jeszcze jakiś truje, jakieś teorie. No. Więc żebyśmy, co chcę przez to pokazać? Kobieta nie tylko jest od płaczu, robienia na szydełku i Raffaello, nie? Kobieta potrafi być dzielna, walczyć, bić się, nie poddawać się. Jeśli mąż zginie, zostanie wdową, a ma syna, musi go wychować jakoś w miarę na twardego chłopaka, na ile potrafi. Tak samo mężczyźni mogą zostać z córką. I też Pan Bóg daje takie czułe pewne elementy reakcji na rzeczywistość, żeby potrafili córce pokazać piękno od strony kobiety, na ile też będą to oczywiście mogli zrobić. Ale chodzi o to, żebyśmy my specjalizację, to facet miał taką facetową specjalizację, a kobieta kobiecą, bo jak się to pomiesza, to cyrk. Mój kolega był w wojsku za komuny i nie mieli co robić w tym wojsku, nie wiem, jakaś taka jednostka była. I przyszedł jakiś kolega i nauczył ich robić makatki z kordonka. Tłukło się kordonek na listewki, gwoździki i trach, 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 trach. Jak on szedł na przepustkę, to wszyscy złożyli zamówienia. Kupisz mi 4 motki bordowego kordonka, 6 najlepiej jakby była. I on mówi, miałem tego kordonka całą reklamówkę i szedłem na wartownię i oficer dyżurny mówi, proszę wyjąć, co tam macie. On mówi, Jezu, żebym ja miał tam granat, żebym ja miał bombę, żebym ja miał karabin, a ja te kordonki wyrzucam. On mówi, zabrać mi to wszystko z powrotem, zabrać mi to wszystko. Więc, drogie panie, wy jesteście po trochu facetami, my jesteśmy po trochu kobietami. Najlepiej widać to u księdza, który ma sukienkę i spodnie. To jest symbol takiej właśnie podziału. A jaki my mamy być? No kto nam powie, jaki my mamy być? Niektórzy mówią, kobieta powinna być taka, a nie, właśnie, że nie taka. Proszę państwa, jest jedyna osoba, która nas zna. To jest Bóg. Przenikasz i znasz mnie, panie. Państwo nie wiem, czy wiedzą, o to często miałem pytania w radiu. Czy szatan zna moje myśli? Nie. Chyba, że mu je pokażesz. Jak staniesz przed sklepem i powiesz, ojej, to szatan się domyśli, o co ci chodzi. Ale szatan nie zna twoich myśli. Święci nie znają naszych myśli, chyba że mu powiemy. Stanę sobie po cichu w kościele, powiem, Maryjo, pomóż mi. Bez słów, to ona usłyszy. Ale jak staniesz i nie powiesz, to nie usłyszy. Diabeł nie zna naszych, tylko Bóg zna nasze myśli, wszystkie myśli. Wszystkie do końca dna serca. I dlatego On nas zna, On nas powołał i On nas stworzył. Ja to mówię żartobliwie, że my mamy instrukcję obsługi człowieka, ma Pan Bóg. Jak Pan Bóg nas stworzył? Pięknie nas stworzył, proszę Państwa. Cudownie nas stworzył.
Fantastycznie nas stworzył. Pierw Kain. Czy zwróciliście uwagę, że wszyscy, jeszcze powiem jedno zdanie. Cała historia twoja i twojego męża jest opisana w Księdze Rodzaju. Wszystkie wasze kłótnie, spory, wszystkie sytuacje, jak Bałtroczyk opowiada, jak żona przyszła do męża, mówi, zalałam świece. No daj kluczyki od samochodu. Wychodzi, nie ma samochodu. Wraca, mówi, gdzieś ty te świece, co ty mówisz, świece zalałaś? No tak, mówi, zalałam świece, samochód jest w Wiśle. No więc proszę Państwa, żeby nie było takich nieporozumień, musimy się przyjrzeć Księdze Rodzaju, jak to jest opisane wszystko. Ludzie nie czytają Biblii, dlatego się gubią w życiu. Adam zostaje stworzony, kiedy nie ma jeszcze Ewy, nie ma ludzi, on jest sam. Proszę Państwa, ile z tego Boża? Faceci lubią samotność. Ja zawsze 1 listopada jadę tramwajem na cmentarz Brudnowski w Warszawie, bo tam nie ma co się samochodem pchać. I nie mogę się napatrzeć na tych moich duchowych przyjaciół. 8 rano, 5 stopni ciepła, czy 7, oni po pas w wodzie, w Wiśle, wędka zarzucona i papieros. Tak pół godziny. Wracam, to tylko ręce zmienią. Tu papieros, a tu wędka. Proszę Państwa, ja patrzyłem na nich, jak w Krakowie studiowałem, miałem okienko często i szedłem sobie na herbatę czy na kawę. Krakowska kawiarnia, wiecie, taki półmrok, szaro, szaruga. Piwo Warka Strong. On nawet tego piwa dużo nie pił. Naprawdę. On to piwo pił 3-4 godziny jedno. I przez okno. Jak wchodziła kobieta, od razu robiła się wiosna. Pani kelnerko, jest tiramisu? Jest tiramisu. Już dzwoni. Bładko, jest tiramisu. Zamówi ci? Ale herbatę to ci zamówię, to ci trochę przestygnie, nie będzie gorąca. Słuchaj, ja siedzę za takim stolikiem, tutaj za wieszakiem na ubrania. To ty już czekasz. Dobrze. A on siedzi i patrzy. Gdzie patrzy? Co myśli? Facet lubi być sam. Facet lubi rzeczy. On miał swoją łopatę, miał swój kilof. Drogie panie, nie będę tego tematu rozwijał. Nie dajcie się nigdy urzeczowić facetowi. Bo facet chętnie nieraz z kobiety zrobi rzecz. Adam ma, w związku z tym, że był na ziemi sam, nie miał z kim gadać. I my, panowie, mamy kłopoty z komunikacją od tamtego czasu. I to wielkie. Opowiadam to w całej Polsce, jak spotykam mistrzów świata w komunikacji. Wsiadłem w pociągu do Krakowa, jechał z Poznania do Przemyśla i miał 20 minut opóźnienia. Równiutko trzymał te 20 minut. Bochnia, Tarnów, Rzeszowie, 20 minut opóźnienia. I przyszedł konduktor. Jedna pani mówi. Panie konduktorze, ja chciałem zapytać, czy on będzie miał 20 minut opóźnienia, bo mój syn by nie czekał na peronie, tylko po prostu w domu poczekał, bo deszcz pada. Ja do pana nie mam pretensji, że ten pociąg ma 20 minut opóźnienia, tylko chciałem zapytać, czy on będzie trzymał te 20 minut opóźnienia. A on kasuje bilet i mówi, ma. Koniec. Poszedł. Mój kolega zapytał konduktora, jak żeśmy jechali do Lublina, czy ten pociąg będzie 17:19 w Lublinie? Zamierza. To jest filozofia. Ile w tym zamierza? Będzie się starał, ale mu nie wyjdzie. Ma pragnienie, ale mogą być różne... Zamierza. Zamierza. Ani nie mógł powiedzieć, że będzie, ani nie powiedzieć, że nie będzie. A że zamierza, to mógł powiedzieć. Proszę Państwa, ja pamiętam, jak mi mama uczyła komunikacji z ludźmi. Idź do babci, przytul się do babci. Bratu zanieś czekoladkę. Zapytaj cioci, jak się czuje, bo chorowała. Bo ja bym chętnie przestał w kącie tego zabawki właśnie. Swoje rzeczy miał. Idź. Drogie panie, faceta trzeba uczyć komunikacji. Tylko stosować metody takie same jak do dzieci, bo nieraz są inne metody. Do dzieci jest taka. Artusiu, mamusia cię 100 razy prosi, nie dotykaj tego. A do męża jest inna. Jak jeszcze raz to dotkniesz, przecierpliwie. Kłopoty z komunikacją i rzeczy. Proszę Państwa, my no nie mieszkamy w jednym mieście, ale gdyby się coś kiedyś zdarzyło, nie przychodźcie na przyjęcie, na którym ja jestem. Bo ja podglądam i podsłuchuję. Strasznie podglądam i strasznie podsłuchuję. Jak mnie zapraszają na jakieś przyjęcie, na grilla, to faceci idą rozpalać grilla, kobitki idą do kuchni pomóc gospodyni jeszcze przy sałatce, a ja chodzę i podsłuchuję. U facetów, jakie tematy? Ile ci pali na setkę? Ty masz Windowsa 8 czy 7 jeszcze masz? A ten Alior Bank, to oni tam naprawdę dają takie dobre procentowanie? A u kobiet? Słuchaj, Halina jest jeszcze z tym Andrzejem? Nie, rozstali się. To jest sensacja. Co? Ale oni mieli dziecko. Nie, to ona nie z nim miała dziecko. A, to wiesz, ja myślałem, że jak chodzimy po kolędzie, przepraszam pana, kto tu mieszka po sąsiedzku? To jest małżeństwo? Oni są małżeństwem? Przysiędza, nie wiem, żona będzie wiedziała. Żona księdzu powie. Relacje. Włodek z Beatą, Krzysiek z tą, dyrektor pokłócił się z tą, a faceci
Druga rzecz. Samotny był Adam. Pracował ciężko. I siła, panowie. My mamy hopla na punkcie siły. Pamiętacie, jak było w dzieciństwie? Rzucisz kamieniem na dach, wyniesiesz dziennik z pokoju nauczycielskiego, kopniesz tamtą piłkę, żeby wpadła do przedszkola. Idzie chłopak, a dziewczyny grają w gumę. Która z was wygrywa? Żadna, my tylko tak gramy. To po co taka gra? Gra jest po to, żeby wygrać. I my jak stoimy, jak nic nie mówimy, to cały czas ze sobą walczymy. Jeden patrzy na drugiego. Ja to, proszę państwa, kobiety też potrafią rywalizować, to nieraz bardzo ostro, mężczyzny szczególnie, ale kobiety potrafią się zachwycić tak szczerze. Koleżanka sobie zrobi fryzurę. Ba, tak cudnie wyglądasz, jakie masz pasemko. Gdzieś to chodźcie przytulę, no, ale ślicznie ci, naprawdę. Wyobrażaj sobie, że przed pracą facet mówi: Włodek, jaką masz kurtkę, ojej. Jak panowie walczą? Spokojnie, przede wszystkim spokój, bez entuzjazmu. Nowa kurtałka? No, obróć się. Może być. Ile dałeś? 600. Widziałem takie po 300. Już jest zacjony. Już nowa kurtałka się nie liczy. Już jeden strzał i już koniec. Idźcie teraz, jeszcze zdążycie. Przed supermarket. Patrzcie, jak faceci parkują samochody. Zaparkuje samochód. Strzeli oczywiście z biodra pilotem. Kobiety tak zamykają. Bo ta fala tak leci, to ona. A faceci z biodra. Odejdzie 5 kroków, jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów. A, brudny, ale może być. Porównywanie. Kto silniejszy? Ja nie wiem, czy wiecie, kobiety, co jest najwspanialszym przeżyciem dla faceta na ziemi. Wyjść, grać mecz piłkarski z zabandażowaną nogą i jego dziewczyna siedzi i na to patrzy. On trochę kuleje, kurczę. Przychrzani tak w poprzeczkę, że bramka się trzęsie. Kumpel powie: nie, że ale strzał, co za strzał. Nieźle pyknąłeś. On mógłby ziemię rozwalić. Jeszcze ziemi darował tym razem, ale następnym razem to może ją rozwalić. Siła i podziw. Nie wiem, jak jest to na całym świecie, ale w Polsce coś się stało. Kobiety mają ogromny kłopot z pochwaleniem faceta. Niesamowity. Ja pytam nieraz: chwali pani swojego męża za coś? A za co mam go chwalić? No, że jest mądry. A to co, ja głupia jestem? Proszę państwa, mi nie chodzi o takie chwalenie, to jesteś super facet, bo się zorientuję, że robisz to z litości. Ale pan, drogie panie, pogadajmy po męsku. Pytam nieraz. Macie samochód? Mamy. Ile lat? No już 30, zmienialiśmy co parę lat, ale tak 30 lat to już... Kto prowadzi przeważnie? Mąż. Mieliście wypadek kiedyś? Nigdy. Czy pani wie, ile razy on sprawdzał, czy łapie powierzchnia? A pani nawet nie wie, co to znaczy. Czy pani wiedziała, ile razy on się zastanawiał, czy wyprzedzać na trzeciego? Gdyby się raz pomylił, gdyby raz źle obliczył, to by pani tu nie siedziała. Pani mogła sobie ćwierkać o pracę, a on w tym momencie czuł, że coś mu z hamulcami dzieje. Nie chciał ci powiedzieć, żebyś się nie martwiła. Jakoś się zatrzymał. Podziękuj mu za tą jazdę. Idź do niego i powiedz: no chodź na to, kochany Kubico, jak cię uściskam. Co mąż powie? Się jeździ. Drobiazg. A będzie przeszczęśliwy. Opowiadał mi jeden pan, że wynajął dla rodziny agroturystykę dom. Przywiózł żonę z dziećmi i mówi: zobacz. Kuchnia, wszystkie wyposażenie, kieliszeczki od wódeczki do szampana. Zobacz, łazienka, wanna, prysznic, a ona. Zobacz, słuchaj, taras mamy nad jeziorem, fotele rozkładane. No. Powiedziałem: idę do łazienki. Ona od razu komura. Mamo, jaki Janusz znalazł dom, jaki super, mamy taras mamy z fotelami, telewizor, płaski ekran. Ja wychodzę z łazienki, ona mówi: mamo, muszę kończyć. Drodzy państwo, to jest tak jak w tym filmie Bokser, gdzie facet walczył na ringu nie dla tych dyplomów czy pucharów, tylko walczył dlatego, żeby dzieci miały co jeść. I miał stoczyć strasznie trudną walkę. I przyszła do jego narożnika żona i mówi: dwie rzeczy. Kochanie, jesteś wielki i drugie, jestem zawsze z tobą. Te dwie rzeczy. Kochani, jak chodziłem po kolędzie, to było dawno, to faceci właśnie walczący zaczepiali mnie. Przysiędza, a wy za dużo pieniędzy to nie macie?
a wy się do polityki to nie pchacie? A te krzyżowe wyprawy, a te inkwizycje, to wyżeście tam... No ja próbowałem bronić Kościoła. No, proszę Państwa, wchodzi żona, widzi, że jej mąż kłóci się z księdzem. Znaczy kłóci za duże słowo. Po czyjej stronie staje? Po księdza. Ty się tu nie mądrzy inkwizycją, tylko mnie te szafki popraw. Bo się tu inkwizycja znalazła. Ja, proszę Państwa, czekałem, żeby trafić na taką żonę, że stanęłaby za mężem, położyła mu rękę na ramieniu i powiedziała: bierz księdza, bierz księdza. Bo niejednokrotnie facet by mnie koncertowo załatwił tą inkwizycją. Ja z historii nigdy nie byłem mocny. I na tym zakończymy, tylko powiemy sobie właśnie jeszcze, czego kobiety chcą od mężczyzn. Drodzy panowie, różne miałem na ten temat zdania, ale przeważa jedno. Kobiety chcą być przez mężczyznę wysłuchane. I tu się robi problem, bo panowie strasznie nie mają na to ochoty. Jeden sprzedam przykład z jutrzejszego dnia. Pamiętacie, drogie panie, kiedy urodziło się wam pierwsze dziecko i mąż poszedł do pracy i ty zostałaś sama z małym dzieckiem. To w ogóle nieprawdopodobne. Ciągle telefon do mamy był. Mamo, ratuj. Albo nie było. I mąż wraca o 4:00. Żona ma taką głowę i takie serce. Kochanie, mówi do męża, co się działo? O 10:00 pryknął, ale jak? O 12:00 miał kubkę, taką, ale taką brązową, taką, a o 14:00 właśnie czarną jakąś taką miał kubkę. Mąż mówi, czy żyje? Żyje. To ja się idę przespać. Ciebie własne dziecko nie interesuje. O, powiedziałeś za dużo. Gdyby trzeba było, pojechałbym do Ameryki po lekarza. Gdyby trzeba było, sprałbym po gębie lekarza, który nie chciał tu przyjść. Ale skoro śpi, to ja się idę przespać. Faceta interesuje wynik końcowy. Kobieta musi to wszystko opowiedzieć po kolei, bo jeśli nie będzie zgadzać. I panowie, nie chodzi o rozwiązywanie problemów kobiet. Że żona mówi do męża, wiesz, mam głupią szefową. Facet mówi, jest problem. Wiem, zmień pracę. Ona mówi, po co? Praca jest dobra, szefowa jest głupia. Więc jak się rozmawia z panią, tak mi mówili specjaliści, to się tylko mówi tak. Coś ty, poważnie? Co ty, rewelacja? Pierwsze słyszę. Niesamowite, ale ty to masz wiadomości. I ona powie, mężu, tak jak z tobą, z nikim mi się nie gada. Najgorzej, jak żona zacznie gadać z listonoszem albo hydraulikiem. I zacznie się ładnie ubierać. Pamiętajcie, kobieta się zawsze ubiera dla kogoś. Zawsze dla kogoś się ubiera. Więc kwestia wysłuchania, no i oczywiście nie możemy tego pominąć. Nie możemy tego pominąć. Piękno. Byłem kiedyś z młodzieżą właśnie tam u sióstr franciszkanek. Czekaliśmy na obiad. Obiad się trochę opóźnił. Jedna dziewczyna wzięła łyżkę i zaczęła ją wycierać. Mówię, co za higienistka. Wytarła i zaczęła się w niej przeglądać. To, proszę Państwa, to jest mistrzostwo świata. Kiedyś mnie wezwano do pewnej starszej pani, żebym jej udzielił komunii i przedtem wyspowiadał. Wchodzę w otwocku. Bida straszna. Wstętą się zawali zaraz. Nawet nie miała drugiego krzesła. Usiedliśmy na łóżku. Ona tak i ja tak, bokiem do siebie. Ja się nachyliłem, żeby słuchać jej grzechu. I tak patrzę, ale coś nieprawdopodobnego. Jaka to nędza, jaka to bida. Wyspowiadałem ją, udzieliłem komunii. Następnego dnia przychodzi jej sąsiadka. Ksiądz był u tej pani wczoraj. Byłem. Ale księdza chwali. Wy za co? Przecież nic nie zrobiłem. Że ksiądz we wstydliwości głowę od niewiasty odwracał. 90 lat. No, odwracałem. Przyznam szczerze. Piękno, piękno. To działa wszędzie i na wszystkich. Kiedy się Adam pierwszy raz odezwał w Biblii, jak zobaczył Ewę? Pan Bóg mu pokazał wszystkie słonie, aligatory, węże, wszystko mu pokazał. Nic go nie interesował. Jak mu pokazał Ewę. O, ta jest kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała. Po raz pierwszy nawiązuje komunikację. Piękno kobiety ma poruszać faceta. Tak to Pan Bóg wymyślił. Co zrobił Ewie szatan? Szatan przyszedł i powiedział krótko. Ewa, Pan Bóg ci dał wszystko, wszystkie drzewa ci dał, wszystko ci dał? Nie, jednego drzewa nie dał. A widzisz, bo nie jesteś piękna. Gdybyś zachwyciła Boga, dałby ci wszystko. Drogie Panie, wasze pragnienie jest jedne. Tak zachwycić faceta, że da mi wszystko. Ja też mu dam wszystko. Gdyby facet powiedział tak, kochanie, no wychodzę za ciebie, mamy super szczęśliwe życie, tylko jeden weekend w roku spędzam z moją byłą dziewczyną.
Ja się znam byłą dziewczynę. Ja się znam byłą dziewczynę. Kobieta zobaczy tylko jakiś numer telefonu faceta i już jest strasznie zaniepokojona, bo wszystko chce od ciebie. Jesteś moim mężem, jestem twoją żoną i żadnych bab tu nie potrzeba. I szatan mówi, nie dostałaś wszystkiego, Pan Bóg nie jest tobą zachwycony, nie jesteś piękna. I co robi kobieta, która przestaje wierzyć, że jest piękna? Zaczyna rządzić facetem, bo rozumie tak, on nie jest mną zachwycony, więc nie będzie się mną opiekował, więc ja muszę wziąć sprawę w swoje ręce. I żona mówi i do Adama, masz Adam jabłko, weź jabłko, ugryź to jabłko i już nim rządzi. Już nim rządzi. To jest bardzo powszechne, że kobiety rządzą, bo nie wierzą w sobie. No, kiedyś na weselu coś takiego widziałem, już nie pamiętam dokładnie, czy ja sobie coś obzdurałem, że ktoś mówi do kobiety, ty, ten twój facet, to jakąś tam blondynkę obskakuje. Ona sobie spokojnie pije oranżatkę i jakiś bigosik mówi do sobie, niech obskakuje i tak mnie kocha. Ona była tak pewna, że on się to nie zakocha, że to jest nieprawdopodobne. I to ma zrobić piękno. Proszę zwrócić uwagę też, żebym jutro nie zapomniał. Maria jest w ciąży, Józef to widzi, 100% ciąża. Józef wie dwie rzeczy, jest w ciąży, to nie jest moja ciąża. Grozi śmierć Maryi za karę, za zdradę Józefa. Co zrobić? Prosta sprawa, Maryja powinna posadzić Józefa na stołeczku. Powiedzieć, Józef, ty jesteś fizyczny, uważaj, kapujesz? Mówię do ciebie. Ja jestem niepokalanie poczęta. Łapiesz to? Nie? Jestem pełna Ducha Świętego, kapujesz? U mnie był anioł. Ja mam Syna Bożego tu pod brzuchem. Rozumiesz? Więc wyjaśniam ci to wszystko. I Józef powie, kapuje i wszystko jest dobrze. A Maryja nie mówi nic. Maryjo, on podejmie jakąś decyzję. Weź się pośpiesz i mu powiedz, coś jest. A Maryja nie mówi nic. Czym się Maryja broni? Pięknem. Józef na nią patrzy i nie może zrozumieć jednego. Jeśli ona popełniła cudzołóstwo, to dlaczego ona jest piękna cały czas? I patrzy mi w oczy i mówi, Józefie, może chcesz placki kartoflane? Józefie, jaki jesteś śliczny dzisiaj. Pan Bóg powiedział do Kaina, dlaczego jesteś smutny, dlaczego masz ponurą twarz? Gdybyś nie grzeszył, nie miałbyś ponurej twarzy. Proszę Państwa, my się nieraz spotkamy i mówimy, co ty taki smutny jesteś? Wiesz, ciśnienie, poza tym źle spałem, tak mi się głowa źle ułożyła. Poza tym ci politycy mnie wkurzają, ten Tusk z tym Kaczyńskim to już takie cyrki robią. Nie Tusk z Kaczyńskim, nie ciśnienie, grzech. Grzech jest powodem naszego smutku. I Maryja się broni, i Józef nie może zrozumieć. Ona nie mogła zgrzeszyć, bo by się tak nie patrzyła na mnie. Drogie Panie, nie brońcie się wykładami. Nieraz kobieta sadza męża na stołku i mu 3 godziny klaruje, jak ma żyć. Nic z tego nie wyjdzie. Bądźcie piękne. I nie chodzi tylko o piękno zewnętrzne. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe zawsze dla ludzi temat kobiety a księża. Więc zdradzę Wam, mam kobietę, która mnie napełnia swoją kobiecością. To jest moja rodzona mama, która ma 89 lat. I mówię całkiem poważnie, jak przyjdę do domu, to kobiecość na mnie się wylewa jak z jakiegoś wulkanu. Mama mnie pogłaszcze, mama mnie przytuli. Piotrusiu, sereczka takiego mam dobrego dla ciebie. A wiesz, co się działo na parterze? Pogotowie było w zeszłym tygodniu. Znam się wszystkie ploteczki z podwóreczka, mama mi opowie. Da mi sereczka. Jak mi coś zasypiasz, połóż się, kocykiem cię przykryje. Jest znowu tak fajnie. Nie ma erotyki, bo to jest moja matka. Nie ma erotyki, bo ona ma 89 lat, ale jest piękna. Ona jest naprawdę piękna. Ja widziałem siostry zakonne, które były tak opatulone. O, ty tutaj. I miały takie oczy. Zawsze mówię wszystkim kobietom, najlepszy gabinet kosmetyczny, konfesjonal. Wyspowiadaj się do końca, raz w życiu do końca, a odejdziesz i będzie ci się chciało tańczyć i śpiewać. To samo dotyczy nas facetów. Ludzie odchodzą smutni, bo wiedzą, że się nie wyspowiadali. Kiedyś wyglądałem przez okno na plebanii. Młody chłopak rąbał drewno, kościelny, 21 lat. Rozebrał się do połowy, takie muskulatura ciała, no i rąbał to drewno. Miał tego drewna do rąbania na 2 godziny. Przyszły 3 studentki, zatrzepotały rzęsami. Porąbał to drzewo w 45 minut. Potem zaczął rąbać pieniek od rąbania drewna. A jak zaczął rąbać kulę ziemską, to powiedziałem, idź stąd, a wy też idźcie, bo nie widzicie, co się dzieje. Proszę Państwa, to jest cudne. Faceci dostają takiego iskry, jak zobaczą piękną kobietę. To dotyczy nas księży. Jesteśmy na pielgrzymce, przeszliśmy jakiś etap. O Jezu, ale jestem padnięty. Nagle przychodzi młoda siostra zakonna. Prostujemy się. Kawały się nam przypominają. Znasz ten kawał? Może siostra gdzieś podwieźć. Przecież ksiądz nie ma samochodu. Nie szkodzi. Ty drobiazg, znam nie mieć samochodu. Zaraz będę miał 3 samochody. To dotyczy sióstr, starszych, młodszych, przedszkolaków. Piękno.
pójdziecie do galerii sztuki w Sztokholmie, w Helsinkach, w Nowym Jorku, ile zobaczycie obrazów? Sofa, ona leży na sofie, włosy ma rozpuszczone, kwiat we włosach, jest naga i ludzie stają, mówią, nieprawdopodobne, jakie to jest śliczne, jak ona jest piękna. A zobaczycie 5 obrazów, że facet leży na sofie, a jak facet leży na sofie, to ma się ochotę powiedzieć, stary, weź się za jakąś robotę, co? Bo my nie jesteśmy od tego, żeby pięknym poruszać świat. My poruszamy świat tu. Drogie panie, wy możecie zbudować lotniskowiec, wy możecie polecieć w kosmos, ale to nie jest wasza specjalność. Rozkochaj faceta, to on ci kupi 6 lotniskowców. Tylko rozkochaj go, żeby żył dla ciebie. Więc kobiety potrzebują... No, samobójstwo dla facety to jest, faceta to jest jak żona kupi dla niego sukienkę, on powie, ile ten ciuch kosztował. No to już jest... Czy nie daj Boże, przytyłaś chyba, kochanie. To są takie samobójcze strzały. Dobrze, jutro będzie o dzieciach, ale dzieci są tak szczęśliwe, na ile mają szczęśliwych rodziców. To jest wskaźnik jednokierunkowy. Nie ma większego szczęścia dla dzieci, jak dobrzy, wierzący rodzice. Ale od razu powiem Państwu jedną rzecz. Na pocieszenie, a konto jutrzejszego tematu. Nie ma dobrych rodziców. Są tylko poprawni rodzice. Proszę zwrócić uwagę, że Bóg Ojciec miał Adama i Ewę. I raj, i też mu nie wyszło. Rodzicielstwo jest czymś bardzo trudnym, no ale spróbujemy sobie jutro powiedzieć, jak tutaj się za to zabrać, żeby może coś z tego wyszło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.